Witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Banny. W dzisiejszym WOD kiedyś jak Panther 38T Hetzer, czyli czwarty poziom drzewka technologicznego niemieckiego. Od razu powiem, że prawdopodobnie tą powtórkę będziemy oglądać bez celownika snajperskiego. Zaraz zobaczycie dlaczego. Generalnie bitwa jedna z najlepszych moim zdaniem na Hetzerze, co zaraz oczywiście zobaczycie. Hetzer, czołg legendarny na każdym forum, na każdej stronie internetowej. Przeczytacie, że jest to czołg OP, wymiatacz i tak dalej. O, właśnie takie rzeczy się dzieją w celowniku snajperskim, także wyjątkowo zagramy sobie w taki sposób. Tutaj nie patrzcie na wielkość kółka i na trafione strzały, ponieważ to będzie zwyczajniej na świecie przekłamane. Generalnie mamy pierwszego przeciwnika. Losowanie na czwórki jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeszcze wracając do tematu legendy Hetzera, często na czwartych poziomach właśnie ten czołg jest wykorzystywany w turniejach ze względu na to, że na dziale 10,5 cm może zadać 350 uszkodzeń, także tak naprawdę wykończyć każdego. Na pocisku odłamkowo burzącym jest to 410, także jeszcze lepiej. Mamy wynik 1-2. Nasz bohater zabił już dwóch przeciwników. Warto też wspomnieć, że grając na mapie Pilsno, gramy w odwzorowanej fabryce Hetzera. Była to fabryka BMM przekształcona po tym, jak decyzja zapadła, że Hetzery będą produkowane w grudniu 1943 roku. Właśnie były produkowane, można powiedzieć, na tej mapie. Dalej dwóch zabitych przeciwników, 2-5, 2-6, czyli nieciekawa sytuacja jak dla naszego bohatera. Co ważne, Hetzer ma z przodu 60 mm pancerza, co za tym idzie dla wielu czołgów czwartego poziomu. Jest tak naprawdę, zwróćcie uwagę, one shot, tu się nie ma co śpieszyć, nie ma co panikować, wystarczy wycelować, jest penetracja. I od razu powiem, że na zwykłym pocisku mamy 64 penetracji, na pocisku premium 104, także tutaj dużo więcej niż jest potrzebne, i na pocisku domkowo burzącym 53 penetracji przy uszkodzeniach 410. Tutaj nie ma potrzeby strzelać z pocisku domkowo burzących, ponieważ wszystkich wykończy na jeden strzał. Jedzie Hetzerek przed siebie, tutaj też warto zwrócić uwagę, że nikt nie jest w stanie go przebić, te działa mają zbyt mało penetracji. Także już przeładowuje, już zadał kolejny strzał i jest po zawodach. Co więcej, Hetzer to tak naprawdę legenda, jeśli chodzi o Wehrmacht. W momencie, kiedy zostały wprowadzone do uzbrojenia, one jeździły z piechotą jako wsparcie dla piechoty. Doszło do tego, że żołnierze Wehrmachtu bez Hetzerów nie chcieli się ruszać. Co więcej, dowódcy Hetzerów brali amunicję na ziemię, żeby móc dłużej wspomagać żołnierzy. No niestety nie było penetracji, no ale jak widzimy, nic nie potrafi go dalej przebić. Już mamy 7, my tu gadu, już 7 zabitych przeciwników wyjeżdżali, odprawiony do garażu, także można zaryzykować, że jeden z najtrudniejszych przeciwników właśnie wylądował w garażu. Także jeśli chodzi o rzeczywistość, Hetzer był niesamowitą pomocą dla żołnierzy Wehrmachtu. Byli wręcz od niego tak naprawdę uzależnieni. Jedziemy dalej, mamy już 9 zabitych przeciwników, czyli Radley Walters gdzieś umknął, była szansa na pula i pul jest. Mamy 10 zabitych przeciwników, zostało ich jeszcze 5, został nasz bohater z jeszcze jednym czołgiem, którym jest M3 Lee, i zwróćcie uwagę, że stracił tylko i wyłącznie 16 punktów życia, a było całkiem sporo strzelania do niego. To jest właśnie ten pancerz 60 mm, dlatego on jest wykorzystywany na turniejach. Mamy 11 zabitego przeciwnika z prostego powodu, że jest trudny do przebicia, jak walnie to raz i może naprawdę zrobić różnicę. Zostały jeszcze 4 zwykłe pociski, 3 pociski odłamkowo burzące, także jest co robić. Nasz bohater zawraca, nie wiem jaka jest wasza opinia, ale mam wrażenie, że stary Hetzer bardziej przypominał tego Hetzera z rzeczywistości niż robi to Hetzer w HD. W każdym razie podjazd pod bazę, przeciwnicy przez chwilę zdobywali bazę, okazało się, że ktoś pisze właśnie overpowered, zbyt mocny, no i przy odpowiednim wykorzystaniu naprawdę jest, na pewno jest to prawda. 12-13, nasz bohater skasował na razie wszystkich przeciwników, czyli 12, jest szansa oczywiście na medal bohaterów Rosjeni.
Tutaj ze względu na to, że to są czwórki, a nie szóstki, te obrażenia nie są jakieś kosmiczne, ale też warto zwrócić uwagę, że większość przeciwników tak naprawdę wykańczał jednym strzałem. No i to, taki jest urok Hetzera. Mamy tutaj coś na 24% życia, Panzer 3, także prawdopodobnie za chwilę wychyli się. Bardzo doświadczony gracz, nie wyjeżdża na YOLO. Wykorzystuje fakt, że może się skontować po raz kolejny, nic go nie jest w stanie przebić, to czwarty poziom, za to nasz bohater Hetzera przebił bez żadnego problemu. Hetzer drużyny przeciwnej miał duży problem. No i w tym momencie mamy medal bohaterów Rosjeni, 14 zabity przeciwnik. Powiem wam szczerze, ja bym bardzo chciał rozegrać taką bitwę, w której wykańczam wszystkich. Ktoś z drużyny przeciwnej pisze, że zabił wszystkich. No, nie ma co się dziwić. Tutaj od razu powiem, że to jest patch 8.7, także już kawałek czasu temu. To są jeszcze te czasy, kiedy przeciwnicy i sojusznicy mogli pisać między sobą. To oczywiście był miecz obosieczny, ponieważ można było napisać przeciwnikowi, że bardzo fajnie zagrał. A można było też, i bardzo często to się zdarzało, kiedy został jeden sojusznik, to pozostali sojusznicy, którzy już chcieli być w garażu tym czołgiem, pisali przeciwnikowi, gdzie znajduje się na przykład ostatni czołg, co oczywiście przeciwnikom bardzo ułatwiało grę, a sojusznik nie miał możliwości wyciągnięcia bitwy, ponieważ przeciwnicy dokładnie wiedzieli, gdzie jest. No, oczywiście czasem się pisało dla ściemy zupełnie inny kwadrat, no ale to już jest inna historia. Naszemu bohaterowi zostało 88 punktów życia. Podejrzewam, że to ten Hetzer musiał bardzo nisko polosować, skoro tylko 190 punktów stracił. No i tak naprawdę teraz, co tu dużo mówić, formalność, artyleria prawdopodobnie uda się go wykończyć jednym strzałem. Przeciwnik pisze, że prawdopodobnie dostanie wszystkie odznaczenia. No, zaraz zobaczymy z tabeli wyników. Bardzo przytomnie, nie jedzie na YOLO tutaj, mimo że jest to artyleria Sturmpanzer 2, jest w stanie wyjąć go jednym strzałem, szczególnie jeśli by dostał z tyłu, także nie ma co ryzykować. To jeszcze są oczywiście czasy, kiedy ta artyleria była dużo mocniejsza niż jest obecnie. Jedzie całkowicie od linii zero i będzie go szukał w miejscu, gdzie zazwyczaj artyleria jest. Nie mogę się napatrzeć na tego Hetzera, dużo bardziej mi się podoba niż obecny Hetzer. Czekamy, no bitwa życia, mnie by ręce już po prostu pewnie tak się trzęsły, że nie byłbym w stanie wycelować, musiałbym zapiąć auto-aima. No ale spokojnie, czekajmy, co wykombinuje nasz bohater. Musi tak podjechać, musi go objechać, a z gorszej informacji to taka, że artyleria już mogła gdzieś pojechać, także będzie zabawa w kotka i myszkę. Jedzie odważnie przed siebie. Jak widzicie, wychyły działa też są dość przyzwoite. Czterech załogantów, mamy dowódcę, kierowcę, celowniczego i ładowniczego. 100 koni mechanicznych pozwala rozpędzić Hetzera do 42 km na godzinę, 11 do tyłu. Obraca się 28 stopni na sekundę. 6,18 konia mechanicznego na tonę. Tak jak powiedziałem, to jest 42 kilometry na godzinę, 60 pancerza z przodu, 20 pancerza po bokach, także wtedy jest już dużo łatwiejszym celem, i 8 mm pancerza z tyłu, także strzelać z każdej strony, tylko tak naprawdę nie od tyłu, nie od przodu. Celność 0,39, no tutaj oczywiście nie jest zbyt duża, choćby ze względu na to, że to działo zadaje naprawdę niesamowite obrażenia, i też zwróćcie uwagę, że został mu jeden pocisk kumulacyjny, czyli jeden pocisk premium i trzy pociski odłamkowo burzące. Ja może troszkę przyspieszę, ponieważ już chciałbym się dowiedzieć, czy to on będzie górą, czy może górą będzie artyleria. Szuka w zasadzie w każdym miejscu, w którym może. Jeśli artylerzysta jest sprytny, schował się w miejscu, gdzie jest tylko jeden wjazd i celuje właśnie w to miejsce, gdzie może się pojawić nasz Hetzerek. Pisze do niego, gdzie jesteś, także trochę pewnie już też znudzony ciągłą jazdą i poszukiwaniem artylerii. My oglądamy to razy dwa, on przeżywał to sam, ma jeszcze 4 minuty 40 sekund. No i w tym momencie artyleria w najgorszy z możliwych sposobów zdradza swoją pozycję, pokazuje mu, że jest na bazie, także
na pewno nie zdąży zdobyć bazy. No i nasz bohater powtarza numer sprzed chwili, pojawia się w okolicach bazy, spokojnie czeka, nie ma lornetki, wyświetla się artyleria i prawdopodobnie strzela w zupełnie inną stronę. Dokładnie tak, artyleria odprawiona do garażu, mamy 15 zabitych przeciwników. Zobaczmy, jak wyglądało to w liczbach. Jeśli chodzi o liczby, to oczywiście as pancerny do tego, medal bohaterów Rosjeni, snajper, medal Neidina i Top Gun. 17 oddanych strzałów, 17 w celu i 15 z penetracją, co dało nam sumę obrażeń 2550. Otrzymał 16 trafień, z czego 5 było z penetracją i 11 bez penetracji. No i to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkich. 15 czołgów uszkodził i 15 osobiście odesłał do garażu. Bazowe doświadczenie to 1802, doświadczenie z kątem premium 2703. Mimo 29200 wydanych na amunicję, wyszedł jeszcze 9000 do przodu. No i zobaczmy, jak wyglądał na tle drużyny niebo a ziemia, ponieważ następny w drużynie jest 10-krotnie słabszy niż nasz bohater. I tu możemy idealnie zobaczyć, ile udało się zrobić jemu, a ile udało się zrobić jego sojusznikom i przeciwnikom. Wszystko w odcinku. Zapraszam Was tradycyjnie do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Zapraszam Was również na streamy, które odbywają się regularnie raz rano, raz wieczorem. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Bany.